Dieta bezglutenowa w tym momencie jest mimo wszystko koniecznością, z uwagi na to, że ta pszenica jest po prostu przetworzona. Jakość pszenicy, która była kiedyś, nie jest równoważna z jakością pszenicy, która jest w tym momencie. Faktycznie coraz głośniej robi się o tej diecie bez pszenicy, w związku z tym dużo ludzi też gdyby zarzuca temu nurtowi, że to jest moda. Niemniej jednak, tak jak ja obserwuję swoich pacjentów i w pracy z pacjentami, to faktycznie czują się zdecydowanie lepiej, jeżeli ten gluten odstawiamy z diety, przynajmniej na pewien okres, później jest ten gluten włączany do diety. Gluten działa silnie zapalnie, jest to czynnik, który generuje stan zapalny w organizmie, który może się objawiać na przykład niemożnością zrzucenia kilogramów, czyli brakiem efektów stosowania różnego rodzaju diet. Jeżeli chodzi w ogóle o choroby wywoływane glutenem, to możemy je podzielić na takie trzy jednostki. Jest to właśnie to alergia na gluten, mają niewielki procent populacji ludzi. Jest też choroba trzewna, czyli tak zwana celiakia. No i trzecia sprawa to jest właśnie nietolerancja na gluten. I niestety tak jest, że ona nie daje swoistych objawów, czyli to nie jest tak, że każdy pacjent, który ma nietolerancję na gluten, ma te same objawy. Niektórzy mają bóle głowy, niektórzy mają zmiany skórne, niektórzy mają na przykład choroby autoimmunologiczne, które również się gdyby silnie łączą z tą nietolerancją na gluten. Ale również pacjenci, którzy skarżą się na migreny, na wzdęcia, na rozwolnienia, na zaparcia, na obrzmienie ciała, na brak energii, na apatię. Miałam ostatnio pacjentkę, która cierpiała na zaawansowaną depresję i po 3 tygodniach wyeliminowania glutenu przyszła i powiedziała, że widzi niesamowite poprawy. Polecam gluten odstawić i obserwować reakcję organizmu. Na pewno nie zrobimy sobie szkody, a możemy osiągnąć wiele korzyści i pożytku z tego.